Książka się nazywa Słownik Polsko-Polski. Okładka w jakiś sposób zapowiada to, co można znaleźć w środku. To zdjęcie wybrałem nie bez przyczyny, ponieważ projekt traktuje o muralach, jakie malują ludzie nazywający siebie swoimi patriotami. A ponieważ gro tych murali jest malowanych przez kibiców piłki nożnej, myślę, że w książce to jest mniej więcej połowa zawartości, więc pomyślałem sobie, że to zdjęcie wykonane na samym początku pracy w Łodzi przy ulicy Klonowej będzie idealną zapowiedzią tego, co możemy znaleźć w środku. Metoda pracy była taka w przypadku tego projektu, bo można zadać pytanie, jak to od strony logistycznej można wykonać. Otóż ten projekt wziął się z poprzedniego, który sobie potem oglądniemy, z projektu poświęconego muralom malowanym przez zwaśnione ze sobą grupy kibiców piłki nożnej. Książka i projekt ma tytuł Święta Wojna. Podczas końcówki pracy nad tym projektem zobaczyłem, że jeden z murali, który sfotografowałem w Krakowie w ramach robienia tego zapisu, uległ przemalowaniu. Sfotografowałem go i rzuciłem do Google'a, nie spodziewając się, prawdę mówiąc, takich efektów, rzuciłem do Google'a termin mural patriotyczny i po prostu dostałem taką ilość wyników, że byłem zaskoczony, jak dużo tego jest. W związku z czym pomyślałem, że warto się temu przyglądać. Jak wrzuciłem drugie zestawienie Żołnierze Wyklęci mural, no to po prostu to była ponad setka obrazków w grafice, bo wrzucałem to na grafikę. I zacząłem to oglądać i pomyślałem, że można zrobić jakiś rodzaj kontynuacji czy też projektu, który w jakiś sposób nawiązuje do Świętej Wojny, którego tematem byłyby te przedstawienia. I will fly, hold me, I will fly, hold me.